Jednym z największych zagrożeń dla sektora pomidorów jest bez wątpienia wirus mozaiki pepino. Obecny w szklarni wirus ten roznosi się niezwykle szybko. Jest to jeden z najbardziej zakaźnych wirusów wśród roślin pomidorów. Do zakażenia praktycznie zawsze dochodzi poprzez sok roślinny, który uwalnia się po uszkodzeniu liści. W momencie, gdy wirus rozpanoszy się w szklarni, los całego plonu jest przesądzony, powodując, że pomidory nie mogą wejść na rynek. Wirus mozaiki pepino jest bardzo groźny z okresem inkubacji od 1 do 3 tygodni. Jeśli zainfekowana jest roślina, wszystkie inne także w końcu zostaną zainfekowane. Wirus ten stale zmienia swoją kompozycję i walka z nim jest trudna. Same środki higieny nie są wystarczające, aby go zwalczyć, a wirusy roślin nie mogą być leczone chemicznie. Należało stworzyć inną strategię. Wirus mozaiki pepino można podzielić na 4 genotypy, mianowicie europejską, peruwiańską, chilijską, drugą i amerykańską pierwszą. Każdy genotyp ma odmianę łagodną i agresywną. W momencie, gdy agresywny wirus pepino dostaje się do komórki rośliny, zaczyna się on mnożyć, sprawiając, że z każdą chwilą komórka staje się coraz bardziej chora. Gdy komórka jest już wystarczająco osłabiona, wirus przenosi się do następnej komórki, kontynuując swoją ścieżkę zagłady. Tymczasem roślina czuje, że jest atakowana i jej układ immunologiczny zaczyna działać, aby zwalczyć wirusa. Jednak z powodu szybkiego rozmnażania się tej agresywnej odmiany, układ immunologiczny nie ma szans. To tu następuje utrata ochrony i wirus zaczyna pożerać górną warstwę. Od tego momentu to tylko kwestia czasu, aż przeniesie się na łodygę i dalej do korzeni. Firma Valto prowadzi badania nad tym wirusem od początku 2005 roku. Zrodził się wówczas pomysł, aby roślinę we wczesnym etapie rozwoju zainfekować dwoma łagodnymi odmianami wirusa, zmuszając ją do aktywowania układu immunologicznego. Ponieważ łagodne odmiany były łatwe do zwalczenia, roślina była przygotowana na agresywną odmianę wirusa. Gdy roślina jest zakażona wirusem, uruchomione zostają mechanizmy obronne rośliny, które niszczą danego wirusa i inne podobne do niego wirusy. Wkrótce po tym, jak w Valto zakończono poszukiwania łagodnych odmian, rozpoczęto badania, które okazały się wielkim sukcesem. Był to moment powstania V10, a plantatorzy na całym świecie z niecierpliwością czekali, aby móc go wypróbować. Before our product, there was no solution for the mozaiki pepino. Nie było rozwiązania. V10 wydaje się mieć pozytywne skutki uboczne, co wykazały różne badania. Są to działania generatywne i w odpowiednich warunkach rośliny poddane działaniu V10 mogą zrodzić więcej owoców, często na wcześniejszym etapie produkcji. W ciągu ostatnich 10 lat działalności V10 poddano ponad 10 tysięcy hektarów. Przeprowadzono dziesiątki badań, stworzono pełną europejską dokumentację rejestracyjną. A sposób działania tej unikatowej metody sprawił, że V10 znalazło się w centrum światowego zainteresowania. Valto kontynuuje współpracę z branżą ogrodniczą, sektorem naukowym, plantatorami i laboratoriami, wraz z zespołem ekspertów, poszukując innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań.